Zawodnik roku, Robert Wilkowiecki. Wielkie gratulacje. No, dziękuję bardzo. Z czego jesteś najbardziej dumny w tym sezonie? Z progresu, wyników. Z tego, że udało mi się jeszcze nie zasnąć. Z wielu rzeczy jestem dumny, naprawdę, to był dobry rok. Bardzo ogólna odpowiedź, a jak mnie znasz, będę drążyć i drążyć i drążyć. Co to znaczy progres? Co według ciebie jest progresem? Według jakich norm ty to porównujesz? Do czego? A wiele norm, no najprostszy w sporcie zawsze jest wynik. To jest widoczne na cyferkach, tego nie da się oszukać. Natomiast ja jako zawodnik wiem, że rozwinąłem się w tych płaszczyznach, których chciałem. Praktycznie w każdym elemencie, nad którym pracowałem, poszło to do przodu, więc to jest git. Wynik to wynik. Wynik to jest jedna rzecz, dlatego że wynik na różnych zawodach może być niewymierny. Może ci nie pójść, może to będzie nie być dzień, może zdarzyć się masa różnych rzeczy, jeśli wiesz, o czym mówię. Więc stąd to moje porównanie. Do czego ty siebie konkretnie porównujesz? Do treningów? Do jakichś wykresów w Excelu, które masz? Do rozmów? No, do czego konkretnie ty, jako ty? No przede wszystkim patrzę na swoje zdjęcia stare z Facebooka i patrzę, no tutaj już trochę broda większa, także to są te konkretne rzeczy. Nie, no oczywiście mamy szereg jakichś cyferek w Training Peaksie i tak dalej, także to są te rzeczy takie proste, wymierne, które czarno na białym widać. Natomiast ja jako zawodnik też staram się popatrzeć na różne płaszczyzny, nie tylko te stricte cyferkowe, nawet na moje podejście, zachowanie, na dogranie jakichś detali, nawet żywieniowych, to też jest ważna składowa tego sportu, więc ogólny zarys wydaje mi się, że poszedł w dobrą stronę. Oczywiście nie obyło się bez błędów i nigdy tak nie będzie, że będzie bezbłędnie, natomiast te błędy zdarzają się, myślę, że też coraz rzadziej i wnioski są wyciągane dobre, także jestem zadowolony z tego. Jaki jest taki największy błąd, który popełniłeś i go żałujesz ostatnio w tym sezonie? W tym sezonie? O Jezus. Musiałbym się zastanowić. Proszę bardzo. Dwa, trzy. Już, zastanowiłeś się? Że nie poleciałem helikopterem wokół wyspy na Hawajach. Jest to zawsze jakiś plus. Tak. Jak te Hawaje wspominasz? Co tam było dla ciebie zaskoczeniem? Co było motywujące, co było demotywujące? Wiesz co, na tyle myślę, że zrobiliśmy research, że nie było tam jakiegoś wielkiego zaskoczenia. Myślę, że zaskoczyło mnie trochę to, jak bardzo amerykańska jest to też miejscowość, ale tak sportowo mówiąc, myślę, że mimo, że wynik nie był dobry, to przygotowanie, jakie zrobiliśmy, research, był na tyle dobry, że nie byłem niczym takim zszokowany na początku. No szkoda, że nie wracam tam w tym roku, no ale miejmy nadzieję, że w przyszłym już tak. Co na Hawajach poszło nie tak? Co byś zmienił w tym momencie? Wiesz co, niczego chyba bym nie zmieniał. Poszło wiele rzeczy nie tak. No niestety na początku roweru, no szczególnie ta dolegliwość w odcinku lędźwiowym pleców, no nie uniemożliwiłem praktycznie dobrą walkę. Z tego akurat nie jestem zadowolony oczywiście. Natomiast jest to jakieś tam dodatkowe cenne doświadczenie, które pomoże mi się rozwinąć jeszcze bardziej. Więc summa summarum pewnie za kilka lat powiem, że to było akurat wypadkowo dobrych zdarzeń, a nie koniecznie tylko tych złych, także... Ból minął, naprawiony, jesteś naprawiony, zdrowy na ciele i umyśle. Może to nie najlepiej brzmi, na duchu, mentalnie. Chodzi o tę strefę mentalną. No na umyśle mówią mi, że nie jestem, że trenuję triathlon, to nie mogę być. Ale chyba wyglądam dobrze, to chyba jest dobrze, nie? Nie, ale czy wszystko w organizmie hula, kontrolujesz się na bieżąco i jesteś gotowy do intensywniejszej, jeszcze intensywniejszej pracy, czy właśnie wręcz odwrotnie, że będziesz schodził trochę, zrozumiałeś, że na przykład trochę trzeba zejść, żeby podbić formę? Oczywiście tak trzeba robić czasami, zalecam. No powiem tak, o dziwo już w tym momencie, porównując na przykład do tych cyferek z zeszłego roku, w tym okresie wygląda to lepiej niż w zeszłym roku, więc chyba się mam z czego cieszyć. Mówimy o cyferkach, a na ile jesteś zawodnikiem, który słucha własnego samopoczucia i umie zidentyfikować objawy własnego ciała? Na przykład tu mnie strzyknęło, ale to jest efekt trudnego treningu, albo to już jest sygnał alarmowy, coś się dzieje?
Wiesz co, nawet niekoniecznie powiedziałbym, że to są kwestie, nie wiem, odczuwania bólów mięśniowych i tego typu rzeczy. Są to różne sygnały, nie tylko nawet w ciele, w mięśniach i bardziej nawet czasami mentalne też są ważne. No z każdym tak naprawdę dniem się tego uczę, więc coraz bardziej jestem świadomy i nie opieram się tylko na twardych danych. I jeszcze jakbyś podał mi jakiś przykład. Co to znaczy sygnał mentalny, że tutaj ciało, głowa coś wysyła? Co? Co wysyła? To lepiej nie mówić tego publicznie. Mówić? Trochę mówić? Lepiej pozwoli nam to zrozumieć. Zawodnika. Zawodnika roku. Chcemy wiedzieć, jaki jest nasz zawodnik roku, co go motywuje. A jak będziemy mówić tak ogólnie, to nie wiem, czy się dowiemy. Pytać go dalej, nie? Tak myślę też. Musimy jakiś show nagrać, chyba do mnie do domu przyjdziecie z kamerą. Wiesz co, nawet takie sygnały typu ogólna apatia, takie uczucie większego niż normalnie zmęczenia, to oczywiście nie da się opisać tego w dokładny sposób, to trzeba poczuć, przeżyć, zebrać to doświadczenie, czasami zapłaci frycowe, wtedy będzie wiadomo. Natomiast nawet odczuwanie łaknienia w jakiś sposób, to też są sygnały, które organizm może wysyłać i które myślę, że zaczynam bardziej doceniać i analizować z doświadczeniem, no i też z biegiem lat. Także no jest tego naprawdę cała masa i oczywiście mamy wiele fajnych urządzeń, które można użyć, które mogą pomóc, natomiast no nie ze wszystkiego zbierzemy nawet dane, więc... Natomiast mówisz, że trudno to opisać, ale opisywać musimy się uczyć. Jako zawodnicy, niezależnie czy jesteś amatorem, czy jesteś zawodowcem, musisz nauczyć opisywać się te emocje, bo jak idziesz do specjalisty, musisz umieć określić, o co ci chodzi. Albo dobry specjalista, psycholog z tego wyciągnie, ale samoświadomość i to, co się dzieje tutaj, też pozwala nam lepiej to analizować. Ty mówisz, że się wiele zmieniło w tej kwestii też u ciebie. Moja dziewczyna potwierdza, że wszystko rozumiem, wszystko dobrze przeanalizowałem, także na pewno tak. Mniej się kłócicie? Mniej spięć? Nie, no w ogóle się nie kłócimy oczywiście. Czyli super przeanalizowałeś, już umiesz super racjonalizować wszystko i wszystko super tłumaczyć. No oczywiście tak. I jesteś człowiekiem bezkonfliktowym, tak, zabawnym, jaki jeszcze jesteś? No musiałbym się spytać, nie? Ty chcesz się ze mną blisko. Jesteś według ciebie? Co według mnie, powiedziałbym, że konsekwentny i uparty w dążeniu. A jakim jesteś sportowcem? Jakbyś sportowca się określił, a jak jako człowieka? Myślę, że sport jest na tyle mocno też w moim życiu, że w pewnym sensie to jak pokazuję siebie w sporcie, to myślę, że to jest dość powiązane z tym, jaki jestem w życiu. Bo sport też mi się kojarzy troszeczkę z takim... Jednak sztuką, to nie jest tylko i wyłącznie rywalizacja, to jest jakiś tam element, nie wiem, jakiegoś artyzmu, bo w końcu to jest też performance tak by na scenie. Jest takie show nawet, które zawodnicy robią dla kibiców. Więc jeśli ma być to dobre, to musi być to autentyczne, więc myślę, że przez pryzmat sportu też w dużej mierze pokazuje siebie. I pięknie dzień dziękuję, czyli autentyczny artysta, sportowiec roku, Robert Wilkowiecki.